No, dzień dobry ze szklarni. Jak widzicie, jest tutaj zielono, ale i również kwieciście. Są groszki pachnące tam na tle, na ścianie szczytowej rosną supertunie, już pięknie się rozkrzewiły. Tutaj mamy cynie, ale niestety te cynie będę musiała już usunąć, ponieważ obok mamy rząd ogórków, które jak widzicie z daleka no ładnie kwitną. Pojawiają się też owoce, ale w porównaniu do poprzednich lat tych owoców jest mniej, więcej jest kwiatów męskich niż kwiatów żeńskich, także coś jest nie tak. Jak widać, liście są zdrowe, regularnie podsypuję nawozu organicznego. Latają tutaj owady pożyteczne, więc raczej z tym nie powinno być problemu, ale myślę, że to, co jest problemem, to są właśnie te cynie, które troszeczkę przysłaniają te ogórki i chcę tutaj im zrobić taką wolną przestrzeń, aby docierało do nich więcej słońca. Także zetnę kwiaty na bukiet i po prostu usunę te cynie, ten rząd cyni. Z drugiej strony wcześniej były nagietki, również je usunęłam, ponieważ nagietki też dosyć mocno się rozrastają, także no muszę tutaj zrobić porządek. Jak widać, ogórki kwitną, ale większość to są kwiaty puste, więc nie będzie z nich owocu. Azot jest kluczowy, jeżeli chodzi o nawożenie roślin, dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy czasem to, że te ogórki gorzej owocują, nie jest efektem tego, że dostarczamy mało azotu podczas nawożenia. Dlatego ja zdecyduję się na użycie preparatu, który dostarczy roślinom większą dawkę azotu, wręcz pomoże im w pobieraniu azotu z powietrza. Ten preparat zawiera odpowiednio dobrane gatunki bakterii, które pomagają w pobieraniu azotu z powietrza. Podobnie było z uprawą pomidorów. Ja również na początku sezonu, podczas przesadzania sadzonek już na miejsce stałe, również użyłam takiego preparatu i rzeczywiście te plony są bardzo duże i rośliny wyglądają bardzo zdrowo. Takie preparaty możecie stosować tak naprawdę przez cały sezon, także jeżeli widzicie jakieś niedobory lub no brak tego odpowiedniego owocowania, to należy zwrócić uwagę na to, jakich nawozów używacie, czy od czasu do czasu nie lepiej użyć czegoś innego z nastawieniem na konkretny składnik odżywczy. W tym przypadku pierwsze, co przychodzi na myśl, to jest właśnie azot. Także pamiętajcie, jeżeli wasze ogórki nie owocują, może być to problem albo z nawodnieniem, ponieważ ogórki potrzebują takiej stałej wilgotności, albo to może być problem z odpowiednim nawożeniem, a może być to również problem z nasłonecznieniem. Czyli zwróćcie uwagę na to, czy te ogórki w tym miejscu, które rosną, nie mają za ciemno. 2 lata temu w tym miejscu rosły ogórki i rosły bardzo dobrze. Rok temu rosły po drugiej stronie szklarni, ale również nie było problemu. Jak widzicie, ogórki oczyszczone, cynie z przodu usunęłam całkowicie, obcięłam najpierw kwiaty na bukiet, no bo trochę szkoda. Później wyrwałam po prostu z korzeniem wszystkie cynie, które rosły przed ogórkami. Natomiast tam z tyłu wśród tych truskawek rosły jeszcze nagietki, które też już wyrywałam, bo też już się za mocno pokładały, już przekwitły, więc teraz pozostaje mi tylko jeszcze zrobić porządek tutaj w tych truskawkach, wypielić
podzielić dokładnie. Troszeczkę może przyciąć te truskawki, też dodam im nawozu w późniejszym czasie. Także oczyszczone, mają teraz fajny dostęp światła z każdej strony. Poza tym takie większe ogórki, które rosły, również już ucięłam, tak aby one nie hamowały tych młodych, które rosną. Także pamiętajcie też o regularnym zrywaniu. Jeżeli macie ogórki i są już one odpowiedniej wielkości, to zrywajcie wszystkie takie bardziej dojrzałe, tak aby te mniejsze szybciej też przybierały. O tym jest filmik na naszym kanale na YouTube. Pan tata o tym właśnie często mówił. Zarówno o obrywaniu tych liści bocznych, pędów bocznych, jak i właśnie obrywaniu samych ogórków. I tutaj mam już przygotowany preparat Moc Azotu. I tak jak jest napisane na opakowaniu, po podlaniu tym preparatem należy i tak dobrze powlać te rośliny również wodą, aby ten preparat szybciej wniknął w strefę korzeniową rośliny. Jak widzicie, poletko z truskawkami, w których rosły nagietki, zostało oczyszczone. Rząd cyni również usunięty. Także teraz ogórki z każdej strony mają dostęp światła. Użyłam również preparatu, który użyłam w formie podlewania. Dosyć mocno je podlałam. Przy okazji również podlałam inne rośliny, ale zobaczcie, już widać różnicę. Ogóreczki rosną. Mam różne odmiany, zarówno takie szklarniowe, jak i takie do kiszenia. Takie gruntowe. To są akurat szklarniowe, saladin. Ale też mamy takie właśnie typowo do kiszenia, krótkie. Także jest różnica, widać od razu różnicę. I przy okazji też tutaj na przykładzie tego ogórka, co my tutaj mamy? Salamandra. Tego jeszcze nie mieliśmy, ale są to takie mniejsze ogórki. Jeżeli widzicie, że na krzewie są już takie dojrzałe ogórki, to należy je zrywać od razu i wszystkie, nawet jeżeli jeden jest trochę mniejszy od drugiego, należy je zrywać tak, aby roślina zawiązywała już kolejne owoce. O, tak jak tutaj mamy taki malutki, więc to zaraz pobudzi też te owoce do szybszego wzrostu. A ja przy okazji mam ogóreczki na śniadanie. Tutaj też zerwę te trzy już. W smaku są również bardzo dobre, także niczego im nie brakuje. Tutaj dosiałam jeszcze rząd kopru przy samym brzegu ścieżki, a także jeszcze sałatę lodową, tak żeby tutaj też tak zupełnie pusto nie było. A koper też jest dobrym sąsiadem właśnie dla ogórków i przyda się później do kiszenia. Truskawki, jest też filmik. Wspomogłam trochę nawozem, przycięłam oczywiście, tak jak zalecał pan tata, zostawiłam po kilka listków, bo one wypuszczają nowe, także je trochę odmłodziłam. Tu widzę, że coś jest do wyrwania. Tu jeszcze przy okazji wam pokażę, bo po drugiej stronie, naprzeciwko ogórków, mam arbuzy i melony. I na pewno w tym tygodniu zerwiemy tego melona, bo on się ładnie przebarwił. Ale chciałam wam pokazać arbuzy, jak pięknie rosną.
I jakie są już duże. Generalnie takie arbuzy, które rosną właśnie w naszych warunkach, to nie są aż takie duże jak w sklepach, ale zobaczcie, i tak w porównaniu do poprzednich lat te arbuzy są dosyć duże. Tutaj właśnie rośnie kolejny, malutki. Także ten też będziemy musieli niedługo zerwać.